się, ponieważ zadzwonił, że jest na wyjeździe służbowym i do nas nie zdąży dotrzeć niestety, ale następnym razem na pewno będzie i kazał pozdrowić i wszystkim życzenia złożyć najlepszego zdrowia, dużo zdrowia Państwu. Ale ja zapomniałam przecież Państwa przywitać. Kto tu jest najważniejszy? Za mało było rąk do góry. O, dziękuję bardzo. Właśnie my, ci Państwo, którzy stworzyliście to miasto i tak nas traktują, teraz sami Państwo widzicie. Wy miejsca pracy zbudowaliście, zrobiliście wszystko, po wojnie odbudowane. To są dzisiejsi ci seniorzy piękni, którzy tutaj dzisiaj siedzą. Nie ma władz, przykro. Dziękuję bardzo za przybycie. Witamy, no nie ma również pani naczelnej oświaty. Witamy naszych sponsorów. Oczywiście na każdy dzień, którzy tutaj są dla nas pomocni, to witamy pana Mieczysława Paszkiewicza, który dzisiaj tutaj też się przyczynił do naszej imprezy finansowo. Gorąco witamy z żoną. Witamy panią naszą, panią Annę Brodzik, również na co dzień naszą, nie dość, że członkiem, śpiewa w zespole, wspiera nas finansowo również. Duże brawa dla pani Ani. Witamy delegację Związku Emerytów, Rencistów, Inwalidów Słońsk na czele z panem przewodniczącym Zygmuntem Kaczmarkiem, z żoną. Dziękuję bardzo. A teraz poprosiłabym tutaj o parę słów księży proboszczy naszych z jednej parafii, z drugiej, bo się tak wymigiwali i ten ksiądz jeden mówi, ten ksiądz pójdzie, ten ksiądz. Niestety, będzie jeden i drugi. Proszę bardzo. No usiądź, bo teraz prosiłbym, żeby powstać wszyscy. Dlatego bardzo rozpoczynamy. Bardzo serdecznie tutaj dziękuję za zaproszenie i tradycyjnie tutaj pani Marii. Dziękujemy pani prezes i wszystkim, którzy tutaj nas zapraszają, żeby przyjść. I my tu chętnie przychodzimy na spotkania opłatkowe. Przemówień to może nie będzie, bo kartki zapomniałem, ale dwa słowa, kochani. Najpierw dziękuję za zaproszenie, za to, że możemy być z wami, choć no, w czasie takim niewymiernym. Ja troszkę inaczej ubrany jak ksiądz dziekan. To jest władza dekanalna, nie miejska, ale władza dekanatu, tak nasza kościelna władza. Po prostu zszedłem z korendy, za chwilę wracam do obowiązków. Niemniej jednak chcę powiedzieć tak. Cieszę się, że mimo wielu ludzkich przypadłości, sędziwego wieku, a często z tym związanych różnych chorób, własnych doświadczeń, ciągle pokazujecie, że życie jest piękne innym, że można zapomnieć na chwilę o tym, co przyziemne, smutne, co boli, a cieszyć się sobą. Powiedziałbym tak, w ciele sędziwego człowieka, młody. Proszę Państwa, i zaczynamy troszkę szybciej.
Hey!